Dobry wieczór. Chciałem Was wszystkich tutaj przywitać. Cóż, nie udał się mój debiut w nowym klubie. Na pewno mamy bardzo dużo pracy jeszcze przed sobą do wykonania, bo widzę, że musimy mocno popracować nad wszystkimi elementami, nie tylko taktycznymi, ale i fizycznymi. Mieliśmy przed tym meczem spore problemy, bo dwójka naszych piłkarzy, Łyszczarz, Puchacz, byli na kadrze młodzieżowej. Łyszczarz przyjechał z kontuzją, wypadł nam Woźny, 8 kartek Pociego, więc na pewno te rzeczy nie ułatwiały nam dzisiaj grania, ale to nie jest żadne wymówienie. My musimy się wziąć do pracy wszyscy, zaczynając ode mnie, i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie już tylko lepiej, bo gorzej być już chyba się nie da. Grać, jedynie z czego mogę się cieszyć, to, że już we wtorek gramy następne spotkanie i jest szansa rehabilitacji. Dziękuję. Dziękuję po tym przytelerze. Czy mamy pytania do tego gości? Mam pytanie. Proszę. Pani trenerze, kilka pytań. Pierwsze o Wążyniaka, bo jest kapitanem. Tak. Decyzja na dłużej, czy tylko po prostu chwili? Nie, na dłużej. Chciałem jeszcze prosić o ocenę gry Bartosza Świętoszki, bo szczerze, ja nie znajdę jako z tyłu. Czy pan dzisiaj znalazł jakieś konstrukcje w jego grze? No tak mówię, mamy swoje problemy. Myślę, że Śpiona również je ma i to nie jest tak, że ktoś inny w naszym zespole ich nie ma. Myślę, że napastnika trzeba rozliczać z sytuacji bramkowych, z bramek przede wszystkim. I to jest najważniejsze, on tych bramek nie strzela i dla mnie jako trenera to jest tylko i wyłącznie praca, jeszcze raz praca. On musi włożyć 100%, musi być zaangażowany w każdy mecz, w każdy trening, i mam nadzieję, że będzie te bramki strzelał, aczkolwiek tak jak mówię, no, mamy swoje problemy i to nie tylko Śpiączka, ale inni zawodnicy również. Jeszcze mam takie pytanie, z tego co wiem, oglądał pan kilka razy wcześniej, przed tym jak pan nie był trenerem, na ile to co pan widział wtedy zbiega się z tym co pan zobaczył teraz? Pan dostrzega więcej tych problemów, czy one są podobne? Co mogę powiedzieć? No, powiem tylko tyle, że mamy duże problemy, bo to widać chociażby po dzisiejszej grze i po wyniku, ale tak mówię, po to tutaj jestem w tym klubie. Nastąpiła zmiana trenera, żeby jakość grania się poprawiła, ale to się nie da stworzyć w tydzień, w dwa, w trzy, tylko trochę trzeba czasu. Natomiast spokojnie podchodzimy z pokorą do tej piłki nożnej. Wiemy, że dzisiaj się przegrywa, ale nie będzie tak cały czas. No, mam nadzieję, że wyniki przyjdą jak najszybciej, bo to jest ważne dla nas, ale tak mówię, no, potrzeba nam po prostu czasu. Dziękuję. Dobry wieczór. Wszyscy wiemy, jak bardzo nasz zespół potrzebował dzisiaj tego zwycięstwa pod każdym względem. Przy takiej dozie krytyki i presji, która ostatnio nas dotknęła, ja serdecznie gratuluję swoim piłkarzom, że przy takim ciężarze gatunkowym tego spotkania po prostu pokazali niesamowitą jakość piłkarską, płynność grania, prowadzenie gry. Uważam, że dzisiaj zasłużenie zdecydowanie wygraliśmy i dzisiaj wreszcie ta dobra gra przełożyła się na punkty. Chcę też pogratulować wszystkim ludziom, którzy są z nami w klubie, bo zawsze tak jest, że w momentach trudnych poznaje się tak naprawdę ludzi. Ja im serdecznie gratuluję postawy, chcę im też podziękować za wsparcie. Nie tylko chodzi o moją osobę i sztab szkoleniowy, ale wszystkim zespół, bo myślę, że na to zapracowaliśmy codzienną pracą. Dzisiaj to potwierdziliśmy wynikiem i wiemy doskonale, że dzisiaj musimy się trochę pocieszyć i ciągnąć dalej ten wózek z punktami dalej. Mam nadzieję, że tak będzie w najbliższą niedzielę. Dziękuję bardzo. Czy pan pytanie na to? Jeśli mogę, panie trenerze, chciałbym spytać, jak ci był duży ten kamień, który spadł na serca?
No duże, bo po prostu potrzebujemy punktów, normalna sprawa, chcemy gonić czołówkę, mamy swoje aspiracje, bo mamy fantastyczny zespół i fantastycznych piłkarzy, a do tego niesamowicie zmotywowany sztab szkoleniowy i zarząd. Także na pewno potrzebujemy punktów, dzisiaj je sobie możemy uczciwie po prostu sumienną pracą na boisku dopisać i to w dzisiejszym dniu, w dzisiejszym wieczorze jest najważniejsze. Te ostatnie tygodnie były dla Pana trudne mentalnie? Nie, dlatego że dostawałem cały czas wsparcie, a przede wszystkim ja jestem trenerem, który staram się być liderem i takim trenerem, który szybko po prostu oczypuje kolana i walczy. I mam nadzieję, że właśnie w taki sposób zarażam swoich chłopaków i tak jest, bo to było widać w codziennej pracy. Sama przyjemność z nimi po prostu na co dzień funkcjonować.